Salon polityczny trójki. Zapraszam Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidowa Błońska, PO y, i koalicja europejska. Dzień Czyli dobry. Platforma witam. obywatelska i koalicja europejska i jeszcze. Można powiedzieć poko, także bardzo, bardzo szerokie przedstawienie. Zacznę od cytatu. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownym. Napisali biskupi po posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Przyznajemy, że nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom. Jak pani odbiera to oświadczenie? Dobrze, że jest to oświadczenie. Szkoda, że. Trzeba było tyle czasu, żeby takie stanowisko usłyszeć, ale to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok, bo ja bym chciała mieć pewność, że wszystkie osoby, które. Były różne stanowiska, ale chyba bardziej pojedyncze wypowiedzi, skupów... to jest całościowy głos polskich, polskiego kościoła, i bardzo dobrze ten głos jest, i dobrze, że poznają go wszyscy wszyscy w kościołach w najbliższą niedzielę, najbliższą niedzielę. ale teraz ten następny krok, bo trzeba tę sprawy rozwiązać, osoby, które Zatajały czy brały udział w tych czynach, no powinny zostać odsunięte od sprawowania y, funkcji kapłańskich. Moim zdaniem, jeżeli chcemy odbudować zaufanie wiernych do kościoła, bo to jest, bo to zaufanie zostało chyba stracone na, na, na bardzo długo, i trzeba zrobić coś, żeby ludzie znowu wierzyli, że księża, kapłani pełnią tą rolę, którą powinni pełnić i są. No, ale księża, księża powtarzają, że Kościół to nie, są, to, to nie są źli ludzie w tym kościele, że Kościół tak. to Jezus, Kościół to jest Kościół tak, Ale jeżeli w tym kościele są osoby, które łamią te zasady i działają niezgodnie i z przykazaniami, i, i z zaleceniami Kościoła, nie mogą pełnić funkcji. W każdym razie prymas polski Wojciech Polak poinformował, że Rada Stała, Konferencja Episkopatu podjęła pracę nad systemową odpowiedzią na problem wykorzystania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych, czy mimo wszystko jest potrzebna taka zewnętrzna komisja do spraw pedofili w kościele, którą państwo proponują. Wydaje mi się, że propozycja tej komisji w której byliby i przedstawiciele kościoła, i, prze, i, spec, i, i prokuratorzy, i osoby pokrzywdzone, daje taką gwarancję szybszego, naprawdę, bo teraz jest potrzebne szybszego wyjaśnienia wielu spraw i odsunięcia osób, które dopuściły się czynów niegodnych od sprawowania funkcji w kościele. Rząd zdecydował, że powstanie komisja do spraw badania wszelkich przypadków pedofilii. Rząd chce zaprosić do komisji także posłów opozycji czy Platforma Obywatelska, czy Państwa klub, czy Państwo są zainteresowani. Znaczy nie wiem, jaka to by miała być komisja i jak szeroko by miała badać, bo... Problem pedofilia w Polsce jest karalny. Osoby, które dopuszczają się tego czynu trafają, trafiają do więzienia, są izolowane, mają zakaz sprawowania funkcji yy, yy, w pracy z dziećmi. Natomiast problemem w, yy, pedofilii dotyczącej osób duchownych było to, że te sprawy były zatajane i te sprawy powinny być wyjaśnione. Ale w innych środowiskach też sprawy były zatajane, w każdym razie tuszowane. Jeżeli się okaże, że tak, każda taka sprawa powinna zostać yy, rozpatrzona i każda osoba, która dopuściła się tych czynów powinna być ukarana. To nie może być przyzwolenia, bo właśnie to takie ukrywanie czy milczenie osób, które o tym wiedzą, powoduje, że pytofile czują się bezkarne. No, teraz już podlegają karze od kilku lat, także yy, być może. Od wielu lat tylko niestety czasami. No, nawet nie, nie od wielu, bo za Tajani zatajanie Zat... nie, bo ja, bo ja nie zataję, Tak, tak, tak. W każdym razie Państwo nie czują się jako, jako formacja, która współrządziła przez kilka lat współodpowiedzialni za, za to, że ten problem nie został rozwiązany, ponieważ no, to, to się nie narodziło przez ostatnich latach. Ale proszę w latach. uwagę, że wprowadzaliśmy w naszych, w za naszych czasów ustawach właśnie to, że osoby. Do których do, dotyczyła przemoc powinny być sta, powinno być śledztwo prowadzone z urzędu. Że zabezpieczenie dla osób, które zeznają sąd, żeby zeznawały w warunkach dla nich komfortowych, żeby nie powtarzać traumy. To wszystko robiliśmy no tak, Ale, ale, nie, trudno, ale hmm. trudno bardzo walczyć, bardzo trudno. Ale walczyć. nie może że Państwo nic nie robili, tylko że po prostu problem, problem cały problem czas istniał jest. i wydaje mi się, że. Ale problem istniał, dlatego że osoby, które o tym wiedziały, o tym nie mówiły. Ja nie wyobrażam sobie, że gdybym wiedziała, że gdzieś w moim otoczeniu dzieje się krzywda dziecku czy młodym ludziom, żebym nie reagowała na to. To jest przerażające, że to się działo na oczach nas wszystkich i ludzie milczeli. Jak wynika z opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności osoby małoletniej byli skazywani najczęściej na karę zaledwie dwóch lat. To jest dosyć zadziwiające, prawda? Pozbawienie wolności. Ale byli izolowani, byli karani. Było wiadomo, że te osoby dopuściły się tego czynu i nie mogły pracować z dziećmi. Więc tutaj chodzi o to, że oczywiście wysokość kary ma znaczenie, ale najważniejsze jest nieuchronność kary. To, żeby taka osoba natychmiast podlegała karze i była izolowana. Pani Marszałek, Prawo sprawiedliwości, oskarża posłów z klubu POKO, że nie poparli zaostrzenia kar nie głosując. Ta ustawa jest bardzo źle przygotowaną ustawą. To jest ustawa kodeksowa. W regulaminie Sejmu jest bardzo mocno napisany punkt, że wszystkie ustawy kodeksowe rozpatruje się po, na, najwcześniej po 14 dniach od daty wpłynięcia do Sejmu. I to jest mądra zasada, dlatego taką ustawę kodeksową trzeba bardzo dokładnie przejrzeć, poznać wszystkie punkty, jak one wpływają na inne zapisy. Dzisiaj Kilka dni po tym jak w trybie błyskawicznym trzy czytania w ciągu 24 godzin to jest po prostu jeden wielki skandal. Okazuje się, że w tej ustawie jest bardzo dużo błędów, wiele niejasności, nieścisłości Trzeba było robić ją spokojnie. To nie było, nie trzeba było jej robić w takim tempie, bo i tak miała wejść w życie dopiero za pół roku. Więc można to było robić zgodnie z regulaminem, dać szansę i specjalistą i prawnikom. I ekspertom bardzo dokładnie ją przejrzeć, pokazać, gdzie są wątpliwości, które zapisy poprawić, które, które może skasować. Czyli Platforma jest za zaostrzeniem kar? Jesteśmy za tym, żeby kara była nieuchronna. Ale czy Państwo są za zaostrzeniem? Gdyby to było w, w trybie takim, jaki przewiduje regulamin Sejmu, uchwalane, opracowywane, to Państwo by głosowali? Gdyby ta ustawa była dobra. I gdyby dawała szansę, że pedofile będą eliminowani, a w, tym, w tej ustawie na dodatek zostały takie punkty, że w, wielu, w kilku wypadkach pedofil może być w ogóle nieukarany. Więc jeżeli będzie dobra ustawa z dobrymi no, z, zapisami. Z nie wziął, zaprzeczał, temu, powiedział, ale że to, to nie jest niewłaściwa interp interpretacja. No, interpretacja powinna w ustawie być taka, że obywatele i prawnicy, którzy ją czytają, mają dokładnie wiedzą, co w niej jest zapisane. To jest zła ustawa, źle procedowana. Jeżeli będzie dobrze położona na stół ustawa, z dobrymi zapisami będziemy. Na, na nią głosować. Tu się Ale trzyma, jako, jako to się... idea podwyższenie kart. Nie, dla mnie, znaczy ja powiem, dla mnie ważna jest nieuchronność, bo i tak kary za pedofilię sąd ma możliwość dosyć wysokich kar dawania, ale dla mnie najważniejsze... Ale ja też jest miał nie... możliwość dosyć niskich, jak, jak ale słyszymy. Ale to sąd powinien decydować, jaka jest wysokość kary, a nie prokurator. A poza tym nieuchronność. A ta nieuchronność, ta ustawa nie gwarantuje, że będzie nieuchronność tych osób. Pani marszałek Paweł Kukis kpi z waszego projektu ustawy czyste ręce i mówi, że nie wszyscy u was mają czyste ręce. Tutaj wskazuje pan... na przykład pani yy, Kamili Gasiuk-Pichowicz która właśnie przepisała na siebie cały rodzinny majątek, aby zapobiec jego przejęciu przez Komornika ze względu na dwumilionowy dług nowoczesnej, którego głównym winowajcą jest. Może pan jej mąż. Paweł Kułki zamiast recenzować to, yy, dział, życie i zachowania różnych posłów przyczyni się do tego, żeby taka ustawa weszła w życie, bo ja uważam, że... Lepiej, Ale sam by... złożył bardzo dużo ustaw jego klub antykorupcyjnych Ale i właśnie ten... takich dot 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 dotyczących majątków. Ale takiej nie, tak nie złożył. Zresztą te ustawy też nie, nie trafiły pod, pod pracę Sejmu. Ja uważam, że ten problem trzeba rozwiązać, dlatego że zbyt dużo jest niejasności wobec oświadczeń majątkowych polityków. A politycy i tak są oceniani bardzo negatywnie przez nasze społeczeństwo, i tutaj nie może być niedomówienia albo niejasności. Tym bardziej, że naprawdę te sprawy, o których słyszymy w stosunku do pana premiera Morawieckiego, są bulwersujące. Mija kolejny dzień od ukazania się tych yy, informacji. A pan premier nie zabrał głosu w tej sprawie, wydaje mi się. No, że... zabrał głos, powiedział, że jeżeli będzie ustawa, to ja... nie będzie miał problemu z tym, ale... żeby ale jego rodzina ujawniała ma, swój ale majątek. Że... Nie odniósł się do in tych informacji. Wydaje mi się, że to jest zbyt poważna sprawa, żeby premier naszego kraju milczał. Powinien zabrać głos w tej sprawie. Nie, no, wyjaśnić. Przedstawi, Przepraszam, to... ja nie jestem adwokatem pana premiera, ale odniósł się o tyle, że mówił, że ceny działek nie... w okolicy nie... 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 były. Nie... Różne rzeczy pan premier mówił, nie, on, nie powiedział, dlaczego kupił te działki, dlaczego on jako jeden z licznych obywateli mógł kupić te działki, dlaczego nie ma tego w jego świadczeniu majątkowym, nie, dlaczego, jeżeli to jest taki majątek, na pewno bierze dopłaty rolnicze, chciałabym, żeby to było wyjaśnione, no bo nie, oceniaj nie oceniając, nie oceniając, w jaki sposób yy, pan premier wszedł posiadanych działkach należy się nam jakoby tam dokładne wyjaśnienie, bo zbyt dużo niejasności spra w sprawie finansów pana premiera ciągle pojawia się w mediach, więc chcielibyśmy, ja bym chciała jako obywatel naszego kraju wiedzieć, że pan premier działa bez zarzutu A dlaczego państwo proponują ujawnienie majątków, żon, nie wiem, partnerów tylko pewnej grupy polityków, czyli prezydenta premiera, ministrów, prezydium Sejmu i Senatu? A nie wszystkich posłów, nie na przykład wojewodów, wicewojewodów. No bo za chwilę dojdziemy do absurdu i będą każdy obywatel będzie musiał pokazywać majątki e, swoich najbliższych. Wydaje mi się, że najważniejsze osoby w państwie e, takie o, oświadczenia powinny składać i, i uważam, że to było w porządku. Pani Marszałek, jedynka koalicji europejskiej w Warszawie, premier, były premier Włodzimierz Cimoszewicz skrytykował w TVN 24 e, premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego tymi słowy. Mówią o czynieniu bezprawie jako cnocie patriotycznej. To jest coś, co kompromituje nasz kraj po raz kolejny. Za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego, co się komuś należy, tylko dlatego, że jest Żydem, czy był Żydem, do tego ofiarą Holokaustu. Jak pani to interpretuje? Na, ta, ja bym chciała, żeby pani przeczytała dalszą wypowiedź, koniec tej wypowiedzi pana premiera Cimoszewicza, bo on wyraźnie mówi, że własność prywatna, jeżeli jest prawowity, żyje prawowity spadkobierca, niezależnie. Z jakiego kraju pochodzi, jaki zawód reprezentuje, powinien mieć prawo do odzyskania swoich swoich dóbr, bo w prawo razie własności to istnieje. To nie odnosi się do, do tego, co można wyciągnąć z deklaracji Terezińskiej. Nie. To chodzi o to, że, że własność prywatna jest własnością świętą i każdy obywatel, który powinien mieć prawo odzyskać swoją własność. Natomiast tutaj wyraźnie słyszę, że wszystkie. Wszystkie rzeczy, które już nie można określić, no to odpowiedzi... właściciele. To ja zacytuję. Proszę bardzo. Mienie bezspadkowe na podstawie komunistycznego dekretu o nacjonalizacji mienia niemieckiego stało się własnością państwa polskiego i pozostanie własnością państwa polskiego. Tak, koniec, kropka. Czyli tutaj nie ma żadnych, żadnych. wątpliwości co Dlatego do. tego czasami co do cytując. In... A, a sami wiemy, w Polsce i wszyscy Polacy bardzo cenią prawo własności, które kiedyś zostało naruszone, jeżeli się chce budować państwa demokratyczne, no ta zasada własności powinna być święta. Pani Marszałek, po sieci krąży nagranie, w którym Rafał Grupiński mówi, że związkami partnerskimi Platforma Obywatelska zajmie się, ja teraz cytuję z pamięci po wyborach październikowych, że teraz... Nie może być tak progresywna, bo, bo by ją pogo, pogonili ludzie w, w małych miastach. Platforma Obywatelska z prawami związków partnerskich interesuje się od dawna i chciałam przypomnieć, że w zeszłej kadencji przygotowaliśmy pierwszy projekt rozwiązania problemu związków partnerskich, legalizacji, zagwarantowania wsparcia prawnego. To przygotowaliśmy, niestety ten projekt nie przeszedł. Jesteśmy teraz w naszym społeczeństwie na etapie, że ludzie bardzo dużo rozmawiają na ten temat i może ten czas dyskusji jest potrzebny, żeby w nowej kadencji te sprawy uregulować, bo ja uważam... No dobrze, że ale ja chciałam ja o tę wypowiedź, dlatego że kampania yy, przeciw homofobii no bardzo skrytykowała tę wypowiedź. Że to, to, to. Ja nie powiem jest, tak, ta że, że, że to, to nie że jest ktoś nagrywa wypowiedzi na marszu, robi prowokacje, to ja, ja nie będę tego komentowała, bo to było z, zrobione tylko po to, żeby podejść do mojego kolegę. On powiedział tylko to, że my się tym problemem będziemy zajmować. Ja mogę powiedzieć, na pewno Ale, będziemy. Ale bardzo szczerze powiedział. Ale chyba ważne jest to, co będziemy robić, a nie to, jak ktoś wchodzi w posiadanie, czy podpuszcza polityka nieświadomego, że roz, rozmawia z kimś, kto nagrywa jego wypowiedź, nie w dobrym celu uzyskania informacji, tylko po to, żeby potem zbudować kolejny temat. Platforma jako partia polityczna zajmowała się tymi, i tą sprawą i po wyborach na pewno się nią zajmiemy, ale do tego potrzebna jest, i mówię od razu, jednak dyskusja, żeby to było. Decyzja całego społeczeństwa, a nie na zasadzie podziału i kontry. Tak dziękuję. jak z in vitro udało nam się dojść do porozumienia, że większość społeczeństwa dziękuję. to zaaprobowało, zrobimy to samo. Dziękuję. Wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa błońska Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dobra, ja tam nie tak widzę usłyszenia.